Warto czytać, żeby się nie nudzić. Uważam, że warto czytać, ponieważ warto myśleć i warto rozumieć świat. Ludzie lubią podróże. Podróże literackie również. Żeby się przenieść do innego świata, można włączyć telewizor, ale można też otworzyć książkę. Nie ma wyobraźni, nie ma wiedzy, nie ma inspiracji, nie ma emocji, nie ma świata bez czytania. Literatura jest z definicji nieco mglista. Pozwala nam się w tej mgle poruszać, tworzyć własne światy, które są z tym światem literackim jakoś sprzężone. Książka ma tę moc niesamowitą, której nie ma nic innego, że naprawdę przenosi w jakiś świat, inny dla każdego czytelnika. Może powstać takie mylne wrażenie, że lepiej nic nie rozumieć. Głupota pozwala łatwiej się przemknąć przez życie, ale ja jednak wciąż uporczywie uważam, że to nie jest prawda. Tylko książka jest tym światem, do którego ja najchętniej wchodzę. Czytajmy, czytajmy wszyscy. Żeby myśleć, żeby rozumieć świat i poszerzać swoją wyobraźnię, warto czytać. Czytanie. To się opłaca, to rozwija umysł.